Siema! Turniej w Warszawie już się zakończył, natomiast nie oznacza to, że za nami jest wielkie granie, jeżeli chodzi o szachy, ponieważ nadal trwają inne turnieje i dzisiaj chciałem wam pokazać partię z turnieju Champions Chess Tour, który możecie oglądać również na Chess.com Polska. I była to partia między Alirezą Firuzdżą a Kejmerem Vincentem, ponieważ Jan Krzysztof Duda odpadł z Firuzdżą, odpadł, ponieważ w jednym ruchu podstawił wieżę i potem nie był w stanie w drugiej partii się odbić, natomiast ta partia, którą chciałem wam pokazać, jest niesamowita z tego względu, że mieliśmy świetny debiut, poświęcenie figury w debiucie, potem te figury dosłownie latały, jedna i druga strona mogła brać różne figury, trzeba było liczyć to z komputerową precyzją, a na końcu jeszcze mieliśmy świetną obronę, także zachęcam do oglądania, zostawcie suba, bo wiem, że co drugi z was nie kliknął, a wtedy bym już przegonił Chess.com Polska. Gdyby każdy z was, kto obejrzy ten filmik, kliknął w suba, to bym przegonił Chess.com Polska, a to jest ważne. Ale tak zupełnie serio, Firuzdża kontra Kejmer, zawodnicy mają 10 minut plus 2 sekundy, no i lecimy. To, co mi się podoba w ostatnim czasie, to, że zawodnicy lubią rozpocząć od ruchu skoczek F3. Ruch, który trochę wydaje się taki miękki, nie walczymy o centrum za bardzo, nie ruszamy jednym z tych dwóch pionków, ale jest on bardzo elastyczny i co ciekawe, zarówno Firuzdża, jak i Kejmer to są tacy specjaliści od tego debiutu. Także nastąpiło skoczek F6 i B3. Białe ustawiają się w taki sposób, że ustawią sobie gońca na B2 i teraz czarne muszą myśleć, czy chcą zagrać ruch D5, czy chcą dążyć do ruchu E5, czy będą ustawiać się przez D6, G6, masa możliwości. Koniec końców Kejmer zdecydował się zagrać skoczek C6 i po E3 zagrać ruch G6, czyli jeżeli białe tutaj nic konkretnego nie zrobią, to on zagra goniec G7, zrobi sobie roszadę i jego goniec będzie tutaj neutralizował poczynania gońca na B2. Natomiast Firuzdża tutaj wpadł na bardzo ciekawy ruch. Prawdopodobnie było to jakieś tam przygotowanie, ponieważ zagrał ruch skoczek C3. I jest to dość dziwne, z tego względu, że zazwyczaj chcemy najpierw tym pionkiem ruszyć, żeby ten skoczek tego pionka nie blokował. To jest takie trochę z wyższego poziomu niż amatorski, natomiast chcemy mieć mobilność tych pionków. Natomiast Firuzdża gra skoczek C3 z jednego konkretnego powodu. Przeciwdziała temu, co chce zrobić przeciwnik, bo teraz po ruchu goniec G7 możemy zagrać na przykład skoczek E4. Ktoś z was sobie pomyśli, no aha, ok, spoko, ale przecież można zbić. No można zbić, tylko że wtedy wrócimy sobie tym gońcem gdziekolwiek i ta wieża już jest na G8, więc nie zrobimy sobie roszady. Białe posiadają parę gońców, no i białe będą atakować po czarnych polach przeciwnika. Także można zagrać goniec G7 i po ruchu skoczek E4 na przykład zagrać D6 i próbować grać taką pozycję, ale tutaj już ewidentnie widać, że białe coś osiągnęły. Zepsuły strukturę wokół króla przeciwnika potencjalnie. Dlatego czarne... Znowu, czarne zdecydowały się, że zneutralizują to, co chcą zrobić białe. Bo białe ustawiły się w ten sposób, chcą tutaj zastawiać pułapki, więc czarne po prostu grają E5, no i po ruchu goniec B5 zdecydowały się zagrać ruch hetman E7, żeby po prostu tego pionka bronić. W innym przypadku, po jakimkolwiek ruchu możemy to zbić i zdobyć pionka. Także hetman E7, nastąpiła roszada, goniec G7 i teraz wychodzi geniusz Alirezy Firuzdży. Nie wiem, na ile miał to przygotowane wcześniej, biorąc pod uwagę mnogość możliwości ustawiania koloru czarnego, raczej jest to wątpliwe. Natomiast w tym momencie, jeżeli zagra on na spokojnie, no to wiecie, zagramy D3, przeciwnik może nawet zagra D5 kiedyś, no i on będzie miał silniejsze centrum. Teraz już musimy uderzyć i decyduje on się zagrać ruch D4. Idea z pozoru jest prosta. Jak nastąpi bicie, bicie i bicie, to na końcu jest wieża E1 i wykorzystujemy fakt, że hetman z E7 stoi po prostu na jednej linii z królem. Natomiast oczywiście nie grał on z bambikiem i przeciwnik zagrał najlepszy ruch, czyli E4. Nastąpiło skoczek D2 i teraz to, co prawdopodobnie przeoczył Vincent Kejmer, bo mógł tutaj na spokojnie zrobić sobie roszadę. No i wiecie, gramy sobie normalną pozycję, być może białe doszłyby do ruchu D5, potem próbowały dojść do ruchu D6. Według komputera trzeba było tutaj zrobić roszadę. Natomiast to, co policzył Vincent Kejmer, to, że on może tego pionka zbić. I teraz, no, musi nastąpić bicie i co prawda czarne mogłyby się pokusić na bicie na D4, ale teraz po prostu stracimy tego pionka, jest to zła pozycja. Natomiast Kejmer słusznie zauważył, że po biciu może on zagrać ruch D5 i jego pozycja jest świetna. Nie ma już problemu z otwartym centrum, czarne zaraz zrobią roszadę, wyprowadzą sobie gońca, mają więcej przestrzeni, czarne mają tutaj przewagę. Więc to policzył Vincent Kejmer, no i zdecydował się zbić na D4, a białe zagrały genialne posunięcie. Ruch, który zupełnie się nie narzuca i ruch, który jest piękny. Jest jednym z piękniejszych ruchów, jakie widziałem kiedykolwiek, jeżeli chodzi o debiut na takim najwyższym poziomie. Ponieważ Alireza Firuzdża zagrał tutaj ruch
skoczek C4. Pomimo tego, że jego skoczek tutaj wisi i wydaje się, że można go zbić za darmo, skoczek C4 jest najlepszym ruchem, jest genialnym ruchem, jest ruchem, który sprawia, że Vincent Kamer ma tutaj po prostu kłopoty. No, o co chodzi? Chodzi o to, że po biciu gramy goniec A3 i teraz te wszystkie pola są kontrolowane. Hetman sobie odejdzie, zagramy tutaj. Przeciwnik odejdzie sobie królem, no to zagramy ruch goniec C4. Hetman odejdzie, bijemy tutaj, tutaj. Hetman może nawet wejść na D6, grozi masa rzeczy, możemy za każdym razem zbić tę wieżę. Tragedia, wszystko to było policzone przez Firuzdze, grającego ruch D4 jeszcze wcześniej. Także skoczek C4 mega silne. Komputer mówi, że jedyną szansą dla czarnego jest tutaj zagranie hetman E6 i po prostu, wiecie, po goniec A3, próba grania jakiegoś goniec F8, neutralizowanie poczynań po czarnych polach. Natomiast jest to prawie, że nie do znalezienia na takim niskim czasie, dlatego czarne podjęły decyzję. Okej, robię roszadę i nawet jeśli nastąpi goniec A3, to mogę albo odejść tym hetmanem i po prostu oddać jakość. Być może to było w ogóle najlepsze, żeby zagrać jakieś hetman D8, po biciu, odbić to hetmanem. No i nawet jak białe tutaj zbiją, zagramy D5, mamy podobną pozycję, którą pokazywałem wam wcześniej, pozycję, do której chciał dążyć Vincent Kamer, tylko problem jest taki, że ma on jakość mniej. Czy Firuzdze by to zdał radę wykorzystać? Trudno powiedzieć, według komputera pozycja jest około równej, natomiast prawda jest taka, że tutaj tylko białe grają na zwycięstwo. Natomiast Kamer zdecydował się, że zagra ruch skoczek B4, że zablokuje tę przekątną, no i tutaj widzicie, mamy pierwsze związanie, które jest bardzo nieprzyjemne i nieprzyjemność tego związania jest dwojaka, ponieważ po pierwsze hetman nie bardzo może gdzieś odejść, bo stracimy skoczka, ale po drugie, nawet jak załóżmy, czarne zdążą zagrać E5 i ten hetman sobie gdzieś odejdzie, to i tak na końcu jest wieża, więc ten goniec jest potężną figurą, ten goniec jest wart więcej niż prawdopodobnie wieża. No i tutaj białe musiały podjąć jakąś decyzję, no bo nie możemy wykorzystać faktu, że to związanie jest na początku, wisi nam skoczek i tutaj trochę się dziwię Firuzdze, ponieważ może to jest kwestia tego, że ja już jestem szachowym dziadkiem. Natomiast dla mnie taka pozycja po biciu D5, odejściu skoczka, no to jest super. Mamy tutaj nieprzyjemne związanie, grozimy biciem na D5, dosłownie w tym momencie grozi bicie, pomimo tego, że dwie figury bronią, ponieważ po jakimkolwiek ruchu możemy zbić, zbić, zbić i ten skoczek nie może zbić na końcu, ponieważ stracimy hetmana. Także zobaczcie, na ile rzeczy tutaj trzeba uważać. Więc bicie pionkiem było naturalne. Natomiast Firuzdze tutaj podumał i zbił to hetmanem. I od tego momentu to, co się dzieje w tej partii, to jest istny Armagedon. Trudno jest w ogóle zrozumieć, ile figur zacznie wisieć, ponieważ zobaczcie, goniec wiąże, to już widzieliśmy, ale z drugiej strony jest drugi goniec, który na swojej drodze ma hetmana, ma niebronionego potencjalnie skoczka i jeszcze na końcu wieże. I zawodnicy, mając 3 minuty i 5 minut, musieli nawigować w tej pozycji. No i oczywiście pierwsze, co nam się narzuca, to odejście gdzieś skoczkiem, ale jak hetman wróci, to nie do końca wiadomo, co nam to dało. Więc Vincent Kamer zdecydował się zagrać posunięcie D5. I teraz białe mają tylko jeden ruch, który zapewnia im przewagę. Ponieważ jeżeli wrócimy sobie normalnie skoczkiem, gdziekolwiek, no to okazuje się, że ten hetman zaraz może być złapany. Może nie gramy od razu skoczek G4, ale możemy zagrać ruch A5. Bronimy tego skoczka, potem grozimy ruchami skoczkiem i nagle ten hetman ma bardzo mało miejsca i to ten goniec jest silniejszym gońcem. Dlatego białe mają tylko jeden ruch, żeby się przed tym obronić. I tym ruchem jest zagranie ruchu skoczek B6. Skoczek podchodzi pod kolejne bicie. Co tutaj się dzieje? Goniec cały czas patrzy. Drugi goniec cały czas patrzy i nagle losowo białe grają skoczkiem na B6. I idea jest taka, że atakujemy wieżę, więc przeciwnik nie ma czasu na zagranie ruchu A5, bo będziemy mogli to zbić w którymś momencie. Natomiast jak przeciwnik zbije, to tutaj po prostu bijemy, hetman gdzieś sobie odchodzi, bijemy dalej i nagle czarne nie mają tej możliwości, żeby wykorzystać ten nieprzyjemny nacisk po długiej diagonali. Dlatego czarne olały tego skoczka. Pomimo tego, że skoczek jest pod biciem, to czarne zagrały ruch skoczek G4, żeby atakować, żeby wywierać tutaj presję, a co najważniejsze, jeżeli nastąpi bicie, to Vincent Kamer wcale nie chciał wymieniać, bo tutaj prawdopodobnie ta pozycja jest samograjem dla białego. Białe co prawda mają równowagę materialną, ale zaraz ten skoczek już teraz jest broniony, więc wieża będzie mogła sobie odejść, będziemy naciskać na tego pionka, wieża tutaj zawsze wisi, po odejściu wieżą zawsze będzie goniec E7 i ta wieża będzie złapana. Idea nie była taka. Idea Kamera była taka, żeby zagrać ruch hetman H4 i cały czas
grozić matem. I białe muszą się przed nim bronić. Nie jest to takie proste, bo po takim ruchu, no trzeba uważać na to, że kiedyś nastąpi bicie, kiedyś obronimy tę wieżę i zagramy ruch goniec e5. Dlatego tutaj jedynym ruchem jest h3, to akurat nie jest jakoś giga skomplikowane. No i czarne zdecydowały się zbić. Nadal mamy sytuację, w której goniec strzela, drugi goniec strzela, wieża teraz się otworzyła, tutaj grożą maty. Jak zdecydujemy się zbić na g4, co być może dla kogoś z was byłoby naturalnym ruchem, to tutaj czarne mają bardzo silną odpowiedź, bo mogą poświęcić swoją wieżę i po biciu bijemy tutaj, wieża odchodzi, ale po ruchu goniec e5 grożą maty, przed którymi praktycznie bardzo trudno się obronić. Dlatego białe znowu mają tylko jeden ruch, który zapewnia im przewagę. I tym ruchem jest bicie pionka. I to jest mega dziwne, bo w tym momencie skoczek już nie wisi, ale czarne mogą próbować bić na a1. Oczywiście, bicie od razu jest dość dużym problemem, ponieważ po tym biciu jest po prostu mat. Natomiast czarne wymyśliły sobie, że i tak zbiją na a3. I to, co sobie Kejmer policzył, to to, że jeżeli nastąpi teraz bicie, my bijemy, no i nawet na końcu przeciwnik nie może tego odbić, ponieważ po hetman f2 będzie miał bardzo dużo problemów. Tak taktycznej partii jeszcze chyba nie widziałem w tym roku. Więc czarne zagrały ruch wieża a3, natomiast to bicie było błędem. To, co trzeba było zrobić, to po prostu przełknąć gorzką pigułkę, zagrać ruch skoczek f6, liczyć na to, że przeciwnik zbije i gramy sobie dalej. Natomiast wieża a3 jest problemem. Ponieważ teraz białe mogą zagrać ruch skoczek e7, wtrącony ruch, król odchodzi na h8, jedyne posunięcie poza oddaniem hetmana i dopiero teraz białe biją na a3. Pewnie tak patrzycie i myślicie, o co chodzi? Po pierwsze, ogólnie na temat tej partii tak myślicie, o co tu kurde bele chodzi, ale po drugie, dlaczego teraz czarne nie mogą po prostu zbić wieży? Przecież wcześniej pokazywałem wam, że po to święcimy wieżę, żeby teraz móc zbić tutaj i przeciwnik nie może tego odbić. Natomiast to, co przygotował Firuzja, to po prostu skoczek g6. I jak kiedykolwiek zbijemy, hetman f8, potem zbijemy tutaj, wygrana pozycja. Dlatego to była podstawka Vincenta Kejmera, więc zagrał on ruch goniec e6. No i teraz to, co musi policzyć Alireza Firuzja, to to, że wystarczy zbić. I po ruchu goniec e5 cały czas będzie groziło skoczek g6, no i tutaj jest tragedia. Nie jest to też takie bardzo proste, ponieważ po biciu tutaj król h7 grozi nam mat, a jak zagramy g3, to przeciwnik to zbije i jest wieczny szach na tych dwóch polach. Natomiast tutaj białe mają ruch f4, po biciu tutaj okazuje się, że jest to tylko jeden szach. Możemy dać drugiego szacha, ale ten król po prostu sobie odejdzie, no i na końcu grozi wieża h3. Także tutaj niby jest prawie, że równowaga materialna, natomiast na końcu czasami może grozić wieża h3, a czasami może też po prostu być tak, że zbijemy na f7, też będziemy mieć przewagę. Także totalne dymy, natomiast Firuzja musi się zdecydować na bicie na g4. Nie zrobił tego, zagrał ruch hetman d6 i okazuje się teraz, że pozycja jest bliska wyrównania. To, co sobie obaj zawodnicy prawdopodobnie myśleli, to to, że goniec e5 nie działa. Bo wygląda ładnie, ale cały czas groźba skoczek g6 i potem bicia na f8 jest wręcz kończąca. Natomiast czarne po prostu zagrały ruch skoczek e5 i ten goniec się otwiera, ten goniec kiedyś będzie mógł tutaj wejść. Białe mają przewagę materialną, ale ta wieża nie ma jakiegoś większego znaczenia, ta wieża też nie ma jakiegoś większego znaczenia, a czarne mogą zawsze myśleć o poświęceniu na h3. Dlatego białe zagrały goniec e2, żeby się wrócić, no i tutaj czarne mają tylko jedno posunięcie, które zapewnia im grę. Jest to ruch hetman g5. Żeby permanentnie grozić biciem na h3, no i żeby ten hetman tutaj był trochę bardziej aktywny, dodatkowo zawsze będziemy mogli tym skoczkiem wrócić i atakować wieżę na a1. Natomiast Vincent Kejmer zagrał chyba najbardziej logiczny ruch, na jaki mógł tutaj wpaść. Ma 30 sekund, atakuje skoczka. Zauważcie, że teraz ten skoczek nie może za bardzo być obroniony, no bo w jaki sposób? A jeżeli skoczek gdzieś odejdzie, to zawsze będzie wieża d8 i nagle okazuje się, że czarne tutaj zdobywają figurę. Także spodziewam się, że Vincent Kejmer zagrał ruch wieża e8 i był przekonany, że tutaj odwraca bieg zdarzeń w tej partii. Natomiast Firuzja po raz kolejny go zaskoczył, ponieważ Firuzja znowu zagrał genialne posunięcie. Ponieważ wziął tę wieżę i tą wieżą obronił tego skoczka. Zagrał ruch wieża d1 i ta wieża, pomimo tego, że nie ma bezpośredniego kontaktu ze skoczkiem, to go broni. Ponieważ jak nastąpi bicie, to na końcu dajemy szacha, bijemy gońca i przechodzimy do końcówki, gdzie mamy jakość więcej. No i analogicznie, jeżeli nastąpi bicie wieżą, to tutaj w ogóle po hetman d8 po prostu wszystko bijemy, no i matujemy przeciwnika.
Dlatego wieża D1 było szokiem dla przeciwnika, no i Kejmer zdecydował się tutaj, że po prostu atakuje. Goniec H3, GH, Hetman H3, czarne mają wieżę mniej, ale wszystkie figury zaraz mogą atakować przeciwnego króla. Paradoksalnie ten król, który zawsze był w opałach w tej partii, teraz jest silniejszym królem, bo nic mu nie grozi. I teraz Firuzja musi się cały czas bronić. Zagrał ruch skoczek D5. Czarne bardzo możliwe, że powinny jechać tym pionkiem. Żeby tego pionka ustawić tutaj, może skoczek G6, może skoczek H4, będzie ciężko bronić tych figur. Natomiast tutaj nastąpiło H5. Skoczek sobie wrócił, nastąpiło hetman H4, hetman D5. Zauważcie, teraz ten hetman atakuje pionka na E4. Gdy ten pionek spadnie, to prawdopodobnie będzie łatwo się bronić. Czarne zagrały król H7. W sumie bez jakiejś większej logiki. Natomiast białe po prostu przegoniły tego hetmana, wybiły pionka. Nastąpiły tutaj różne wymiany, to znaczy ustabilizowanie pozycji, to też jest ważne, że jeżeli macie przewagę wieży, ale przeciwnik was atakuje, to chcecie mieć jak najwięcej figur wokół swojego króla, bo jedyną opcją, że przegramy tę partię, jest jakiś losowy atak. Więc przeprowadzamy figury. Teraz C4, żeby nie stracić losowo pionka. Goniec G7, skoczek F4, hetman poszedł na G5, ale hetman G2, hetman H4. No i reszta tej partii to było takie na spokojnie poprawianie swojej pozycji ze strony białego, a w pewnym momencie, jak widzicie, nawet zaczął on atakować. Oczywiście musi trochę uważać, ponieważ po takim biciu nagle po wieża G6 może się okazać, że stracimy hetmana i jest lipa. Natomiast wieża F4, goniec E5, wieża sobie wróciła, król poszedł, wieża H3. No i za kilka kolejnych posunięć, pomimo tego, że wiecie, czarne jeszcze próbowały, no to białe ustawiły tutaj baterię ze strony ciężkich figur, cały czas grozi bicie tutaj, cały czas będzie groziło bicie na B8. Firuzja oczywiście zdecydował się tutaj poświęcić trochę materiału, żeby zostać z figurą więcej, natomiast obaj wiedzieli, że jeden i drugi, znaczy, że Firuzja będzie w stanie tę partię wygrać, także grający czarnymi decydował się jeszcze atakować, ale tutaj po biciu hetman po prostu sobie wraca, no i za kilka posunięć po ruchu skoczek F4, hetman F4, nastąpiło hetman G2, tutaj wymiana hetmanów, no i na końcu jeszcze ładne wykończenie, a mianowicie wieża H5. Mamy końcówkę wieżowo-skoczkową, ale jedna strona ma dwie wieże, druga strona ma jedną wieżę, także w tym momencie Vincent Kejmer po prostu się poddał. Firuzja wygrał także z drugą partię z nim, także awansował do wielkiego finału i będzie mierzył się jutro, 15, jeśli dobrze kojarzę, z samym Magnusem Carlsenem. Wszystko to też będziecie mogli oglądać na Czeską Polskę, także niesamowicie ciekawa partia. To, co się działo w pierwszych 20 paru ruchach, no, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek coś takiego widział. Poświęcenia, dymy, fikołki, przysiady silnika. To jest to, za co przecież szachy kochamy. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Przypominam o subach. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!